A! Jakieś pudełko. Ale fajne. A co to jest? A może spróbuję otworzyć? Ojeju, to może być niebezpieczne. Może lepiej zapytam papę Smurfa. Smurfie, papo Smurfie, znalazłam coś fajnego, ale boję się to otworzyć, bo może być niebezpieczne. A jak to jest jakaś zasadzka Gargamela? No nie wiem, ale chodź zobacz, to jest naprawdę ciekawe. Aha, przecież to Play-Doh, no tak, a to możesz otworzyć. Może Smurfy inne by się chciały z tobą pobawić? Nie, ja to znalazłam i będę bawić się sama. Tylko jeszcze nie wiem jak, ale jak otworzę, to się dowiem. O, papo Smurfie, zobacz jaki fajny rekin! Smurfetko, to nie rekin, tylko wieloryb, ale rzeczywiście jest fajny. Tu w ogóle wszystkie rzeczy są morskimi zwierzętami. Wow, ale fajnie! To będę teraz się bawić. No, to ty się baw, a ja wracam do swoich obowiązków. Ciastolinę już mam, to może teraz ją rozwałkuję. O, tą kuleczką. Ale fajnie! Ale powstają fajne wzorki. O ja! A teraz mogę wycinać. Na przykład mogę zrobić kawałek pizzy. Wyciąć taki trójkąt. O! Ha? Ale pyszna pizza! O! Albo coś wykrawać. Raka. Albo gwiazdkę. O, zrobię jedno i drugie. Muszę przyłożyć i odcisnąć. Wyszło, ale fajne. Ciekawe, jak wyjdzie gwiazdka. Muszę tutaj przyłożyć gwiazdką. O! I wyszła gwiazdka. Można jeszcze ją wyciągnąć ze środka i mieć gwiazdkę i taką ramkę. O, ale mam fajny pomysł. Zobaczycie, jaką zrobię sztuczkę. Muszę rozwałkować. Teraz wycisnąć gwiazdkę. O! Zobaczycie, co zrobię. Wyjmę całe. Teraz znowu wyjmę gwiazdkę. Ha-ha! Ta-dam! Jedno. I zaraz zrobię drugie. Widzicie, jaką mam piękną ozdobę? Dwie gwiazdki w różnych ramkach. Fajne. O, to teraz ten nie rekin, tylko wieloryb. Trzeba mu otworzyć paszczę. Wow, będą rybki. Dobrze, to wyciągnęłam już z tej tubki niebieską ciastolinę. Muszę ją trochę rozgnieść i włożyć do środka. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Tutaj i tutaj. Jeszcze kawałek, żeby całość wypełnić. I zamykam. O, i mam rybki. Mogę stworzyć swoje własne akwarium. Albo obrazek. Ale to za chwilę. Zobaczę najpierw, co robi ośmiornica. Teraz czas na ośmiornicę. Jak to się używa? A, otwieram. I muszę włożyć ciastolinę do środka. Jeszcze trochę rozwałkować. Okej. I przycisnąć. Wow! O, ja będę miała ośmiornicę z szaliczkiem. Ale teraz zrobię ten obrazek z rybkami. Powieszę sobie w zamku.
To zrobię sobie taki nietypowy obrazek. Na dole będzie falisty brzeg. O, tak. O. A reszta może być taka. Będzie nietypowy kształt. Tutaj sobie dam moją ozdobę. I oczywiście rybki. Będzie dużo pływających rybek. O, ta-da! Mój obrazek jest gotowy, ale fajna zabawa. Chyba jednak powiem smerfom, niech też się tak fajnie bawią. A wy, jak podobał wam się filmik, to kliknijcie łapkę w górę. I też możecie nacisnąć subskrybuj, jak chcecie wiedzieć o nowościach na kanale kochamzabawki.pl. W komentarzach też piszcie, jak chcecie widzieć. O! W komentarzach możecie też pisać wasze propozycje na bajki. Pozdrawiam serdecznie, Smerfetka i Ewa z kanału kochamzabawki.pl.